Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejny odcinek serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 16. I dzisiejszy temat: bezpieczny w nowym ciele. Każdy chrześcijanin, który jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne. Jednym z powodów tego, że zbawienie jest nieutracalne, jest to, że chrześcijanie są włączeni w jedno ciało, którego głową jest Jezus Chrystus. I tutaj warto wziąć pod uwagę to, że skoro Chrystus jest głową, a chrześcijanie są Jego ciałem, no to jest to normalne, że o ile grzesznik potrafi mieć okaleczone ciało, człowiek okrutny kaleczy własne ciało. Przy powieści 11:17 Księga Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 17 werset. Mówi tak. Mąż dobry samemu sobie czyni dobrze, lecz mąż okrutny kaleczy własne ciało. Z tego jednoznacznie widzimy, że to jest niemożliwe, żeby Pan Jezus Chrystus odcinał jakiekolwiek członki ze swojego ciała, bo Pan Jezus nie jest okrutnym mężem. Ci, którzy wyznają, że zbawienie można stracić, niechcący zarzucają Jezusowi, że jest okrutnym mężem. To jest bluźnierstwo, szanowni Państwo. Odstąpcie od tego grzechu wyznawania utracalności zbawienia, bo w ten sposób robicie z Pana Jezusa okrutnika, a On wcale okrutnikiem nie jest. To jest tylko i wyłącznie konsekwencja waszej błędnej nauki. I zarzucają ci ludzie, że koncepcja z Pisma Świętego, którą my tu nazywamy, że zbawienie jest wieczne, to jest niebezpieczna doktryna. I mówią, że to prowadzi chrześcijan do złych wniosków, do myślenia typu, po co mam się starać? Nieważne, co zrobię, i tak pójdę do nieba. Ale prawda jest taka, że to, co robimy, jest kluczowe, bo pokazuje, czy chrześcijaństwo nasze jest autentyczne. Wiem, że i prawdziwi chrześcijanie miewają problemy i upadają, to jest oczywiste. Ale sprawiedliwy 7 razy upadnie i znowu się podniesie. Różnicę między jednymi a drugimi pokazuje przykład Piotra i Judasza, że niesprawiedliwy jak upadnie, to już się nie podniesie. Piotr zawiódł i matematycznie rzecz biorąc, Piotr zawiódł 3-krotnie gorzej niż Judasz w pewnym sensie, bo zaparł się Pana Jezusa 3 razy, a Judasz tylko raz. Czyli jeśli stanąłby jeden i drugi przed ludzkim sądem, to Judasza dalibyśmy mu karę w zawieszeniu, a Piotra, no nawet jest taka zasada w niektórych systemach prawnych, 3 times out, czyli że pierwszy uczynek jeszcze jako tako karany, drugi jako tako karany, a trzeci jest już karany z najostrzejszą surowością, ponieważ ten, kto 3 razy już popełnił jakiś uczynek, pokazał, że jest po prostu chwastem ludzkim. No więc tak nie działa to na całe szczęście u Pana Jezusa, bo Pan Jezus nie jest okrutnym mężem, który kaleczy własne ciało, tylko jest łagodny jak baranek i miłuje swoich i za swoich wydał życie. I teraz, jeżeli mamy Piotra, który zawiódł i zawiódł na całej linii i zdradził Jezusa 3-krotnie, ale miał prawdziwą wiarę i jedno spojrzenie Jezusa doprowadziło Piotra do gorzkich łez.
Serce krwawiło mu na myśl o hańbie, jaką przyniósł Panu Jezusowi. Z kolei Judasz, to już jest inna liga. Judasz był inny. Chodził z Jezusem prawie 3,5 roku, a przez cały ten okres był szatanem i złodziejem, szukającym tylko zysku. Został skarbnikiem, miał sakiewkę, do której wkładano różne rzeczy związane z pieniędzmi grupy 12 apostołów i Pana Jezusa. Ale jak mówi Pismo, był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co tam wkładano. Czytamy o tym w Jana 12, rozdział 6, werset. Nigdy nie był wierzącym człowiekiem. Jana 12, rozdział 6, werset. A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, Judasz, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Czyli widzimy, że on po prostu kradł z tych pieniędzy, które ludzie dawali dla Pana Jezusa i Jego służby. Na końcu, kiedy Judasz wydał Jezusa, ogarnęły go wyrzuty sumienia, ale nieprawdziwy żal prowadzący do uznania się za grzesznika i wołania do Boga o zmiłowanie. Co stało się potem? Wszyscy doskonale wiemy, powiesił się. Judasz nigdy nie był dzieckiem Bożym, nigdy nie był człowiekiem Bożym. To był od początku do końca zaprzaniec. Bóg specjalnie wybrał jako jednego z 12 Judasza, aby pokazać przykład, jak daleko może się posunąć martwy wyznawca, będący wyznawcą Chrystusa tylko z nazwy, a nie nawrócić się. Był niedaleki Królestwa Bożego, ale nigdy się nie nawrócił i dlatego poszedł do piekła. To jest jeden z niewielu ludzi, o których wiemy na 100%, że jest w jeziorze ognistym w piekle. To był człowiek, który nigdy się nie nawrócił. Bo kto raz uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, już jest bezpieczny na zawsze i nigdy nie straci zbawienia. A Judasz właśnie jest takim typowym przykładem martwego wyznawcy, który nigdy nie był narodzony na nowo. I on nigdy nie był dzieckiem Bożym. Taka jest właśnie różnica między prawdziwym i fałszywym chrześcijaninem. I jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę tą naszą dzisiejszą tematykę, że jesteśmy bezpieczni w nowym ciele jako członkowie ciała Chrystusa, którego to ciała głową jest Chrystus, a całe ciało też jest nazywane Chrystusem. I teraz członki tego ciała to są chrześcijanie. I to jest właśnie jedna z ilustracji opisujących bliską więź, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem i Jego własnymi, tymi, którzy są Jego własnym ciałem. Jest porównanie do członków ciała. Chrystus, będąc wspaniałą głową, a wszyscy Jego członkami ciała, jest to prawdziwe zgromadzenie, prawdziwa eklezja, prawdziwy Kościół. I tutaj mamy miejsce na przykład z Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział. Dwudziesty drugi i 23 werset. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Lub ze starszego przekładu, i wszystko poddał Bóg pod nogi Jego, a Onego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego. Tyle mówi Efezjan, pierwszy rozdział, 22 do 23 wersetu. I dzieło zjednoczenia poszczególnego wierzącego z Chrystusem i resztą ciała Chrystusowego jest kolejnym dziełem służby Ducha Świętego.
Duch Święty jest tym, który chrzci, czyli zanurza, spaja w jedno, łączy nowonarodzonego w żywotny, witalny związek z Panem Jezusem i innymi wierzącymi. To jest rzeczywistość, która towarzyszy narodzeniu na nowo. Towarzyszy ona każdemu, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Zatem uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli jeszcze nie jesteś narodzony na nowo, to czym prędzej uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To wystarczy, żeby raz na zawsze mieć życie wieczne, być zbawionym i mieć pewność życia wiecznego. I kolejne miejsce to jest 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, bądź... A wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. I tyle mówi Słowo Boże w 1 Koryntian 12, rozdział 13, werset. Ciało Chrystusowe jest więc jednym organizmem, złączonym z głową i jeden z drugim. Tak jak w ciele, ta ręka jest złączona z ramieniem, ramię z barkiem, bark z korpusem i z szyją. To wszystko jest połączone. I nie przypadkiem Bóg daje taki obraz. Bóg dał obraz ciała jako właśnie jedno z takich zapewnień, że skoro jesteś na przykład palcem Pana Jezusa, to On nie pozwoli wyrwać cię ze swojej ręki. No przecież bolałoby człowieka, a Bóg nie pozwoli, żeby ktoś grzebał w jego źrenicy oka. A wierzący jest właśnie częścią jego własnego ciała. A więc jest zbawiony raz na zawsze i nie podlega odcięciu. Więc skoro tak, to ciało Chrystusowe jest jednym organizmem, złączonym z głową, czyli z Chrystusem, i jeden z drugim chrześcijanin również. Wszyscy oni żyją jednym życiem i są odżywiani jednym duchem, tak jak czytaliśmy, napojeni w jednego ducha. Każdy członek jest odrębny i ma inne dane od Boga umiejętności. Każdy członek, no ten palec na przykład nie filtruje chemikaliów, które filtruje moja wątroba. Z kolei moja wątroba nie zajmuje się patrzeniem ani słuchaniem. Z kolei moje uszy nie zajmują się gryzieniem pokarmu. Z kolei moje zęby nie zajmują się chodzeniem. I tak dalej. Każdy z członków ma inne funkcje, inne dary dane od Boga, umiejętności. Każdy z nich działa w swoim obszarze, w swojej sferze, w swoim okręgu odpowiedzialności i daje swój udział do wydajnego i płynnego funkcjonowania całego ciała. Jeżeli zęby zaczęłyby mi się zajmować chodzeniem, to źle by to było. Jeśli uszy zaczęłyby zajmować się krojeniem chleba, to bym się nie najadł raczej. Jeżeli moje oko zaczęłoby służyć do tego, żeby na przykład pić napój, to umarłbym z pragnienia. Każdy członek ma swoje funkcje. I dlatego to jest takie niebezpieczne, jak gdzieś się pojawia klerykalizm, że jakiś człowiek grzechu podaje się za księdza, pastora, popa, lidera lub inną osobę funkcyjną, bo Słowo Boże czegoś takiego nie zna. I taki tak zwany debeściak chce robić za oko, ucho, nos, nogę, zęby, rękę, palec i tak dalej, i tak dalej. Chce kontrolować wszystkie sfery,
nawet jeżeli jest prawdziwym chrześcijaninem, nie wiem jak to jest możliwe, że prawdziwy chrześcijanin mógł taką funkcję sprawować, wręcz antychrystusową, zajmować miejsce Chrystusa, podając się za głowę, ale załóżmy, że nawet jakiś zwiedziony chrześcijanin taką funkcję zajmuje, no to nie ma wszystkich darów, za przeproszeniem. Może ma dar odpowiadający filtrowaniu czegoś jak wątroba, ale nie ma wtedy daru patrzenia, ani słuchania, ani przepompowywania krwi jak serce. Każdy członek w ciele ma inne funkcje i dlatego nie ma czegoś takiego jak jednoosobowe po prostu kierownictwo ludzkie, tak? Tylko Duch Święty jest jednoosobowo kierownikiem w zborze i On jako Bóg kieruje wszystkim i robi to ku chwale Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową ciała i który osobiście jest na każdym zgromadzeniu, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Więc tutaj nie jest On obecny przez Ducha, tylko osobiście. Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Mego, tam Ja jestem pośrodku nich, w centrum. I teraz, jeżeli mamy właśnie przykład ciała, to widzimy jednoznacznie, że każdy z członków działa w swoim obszarze, w swojej sferze, w swoim okręgu odpowiedzialności i daje swój udział do wydajnego, płynnego funkcjonowania całego Kościoła, całego chrześcijaństwa. Tak jest cały czas. I tak jak jest wiele członków ludzkiego ciała, każdy z inną funkcją do spełnienia, tak też jest w przypadku ciała Chrystusowego. I 1 Koryntian, czytaliśmy 12 rozdział, 13 werset, ale myślę, że werset wcześniej teraz przeczytamy, czyli 1 Koryntian 12:12, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Czyli widzimy, albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Widzimy to jednoznacznie. Jak i w ludzkim ciele, kiedy jeden z członków przestaje funkcjonować poprawnie, podejmuje się wysiłek, aby doprowadzić tego członka do współpracy, do harmonii, do tego, żeby była jedność z resztą ciała. Tak też dzieje się w ciele Chrystusowym. Nigdzie nie jest pokazane w Piśmie Świętym, że jeśli jeden członek ciała upadnie, cierpi, zostanie odcięty. To jest niemożliwe. Pan Jezus nie odetnie sobie palca, ręki. Jeżeli by to miało się dziać, to w zasadzie sama głowa by została po pewnym czasie, bo nikt z ludzi nie stałby na wysokości zadania. I przeciwnie, Pismo uczy, że stawszy się członkiem ciała Chrystusowego, zostaje się nim raz na zawsze. Na zawsze i nie ma takiej możliwości, żeby przestać nim być. Mogą zostać zastosowane inne skuteczne środki oczyszczające takiego członka, ale członek nigdy nie jest zagrożony odcięciem. Oznaczałoby to przecież okaleczenie ciała, co jest nie do pomyślenia. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew płynie w ciele. Krew płynie w ciele, jeśli już do tego obrazu byśmy tą informację przywiązali, no to krew Syna Bożego, płynąc w żyłach tego nowego ciała, oczyszcza członki z takich rzeczy, które są niestety toksyczne. Tak się dzieje też w naszym ciele. Jeśli tu ugryzłby mnie komar, to zaraz system odpornościowy zacząłby tą toksynę wysysać. Razem z krwią byłoby to wydalone z organizmu przy użyciu różnych enzymów. Oczywiście ja w uproszczeniu opisuję ten przebieg. Więc tutaj jeszcze na koniec taki fragment z Efezjan, 5 rozdział, 29 werset.
Efezjan, 5 rozdział, 29 i 30. Albowiem nikt nigdy swego ciała nie miał w nienawiści, ale żywi je i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Widzimy wyraźnie z tego słowa. Albowiem żaden nie miał ciała swego w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan Kościół, gdy żeśmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i kości Jego. Efezjan 5, rozdział 29-30. Nawet jeśli nie byłoby żadnego innego fragmentu w Biblii mówiącego o tym, że zbawienie jest nieutracalne, to już sam ten jeden werset, że Pan Jezus ogrzewa Kościół i nie ma w nienawiści swego ciała, to już to dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że zbawienie jest nieutracalne, zbawienie jest wieczne, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Pan Jezus dba o swoje ciało, nie jest okrutnikiem, który kaleczy własne ciało. I każdy, kto się narodził na nowo, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest częścią ciała Chrystusowego, którego głową jest Chrystus. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli do tej pory nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, a stajesz się momentalnie w momencie uwierzenia Panu Jezusowi, w momencie, gdy uwierzysz w Pana Jezusa, stajesz się częścią ciała Chrystusowego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie wierzy, ten nie ma życia i gniew Boży ciąży nad nim, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Więc bardzo zachęcam do tego, żebyście każdy z słuchaczy tych rozważań uwierzył osobiście Panu Jezusowi Chrystusowi. Tylko uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi daje ci dostęp do wszystkiego, co On dokonał na krzyżu Golgoty. On umarł wtedy za twoje grzechy. I wszystkie twoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy momentalnie są przebaczone. I nie ma powodu, żebyś bał się utraty zbawienia w momencie, gdy uwierzyłeś Panu Jezusowi. Bóg umacnia serce łaską, a nie pokarmami. Bóg umacnia serce tym faktem, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, nieutracalnie zbawiony. Więc teraz zachęcam Państwa do tego, żebyście czytali Biblię, Słowo Boże. Kto nie ma Biblii, Nowego Testamentu, to chętnie Nowy Testament prześlę bezpłatnie. Proszę do mnie napisać na adres czytaj.biblie@onet.pl. Można też do mnie napisać na tradycyjny adres czytaj.biblie/31-63500-Ostrzeszów. Można też napisać SMS-a lub zadzwonić na numer 739-089-088. Serdecznie pozdrawiam, z Bogiem. Czytajcie Biblię.